Ja postaram się przybliżyć temat synodalności. Jak pamiętam, rok temu padło słowo synodalność, to sala odpowiedziała jakimiś takimi kąśliwymi uwagami na temat drogi niemieckiej, że homoseksualiści nam będą tu mówić, co w kościele robić, LGBT i tak dalej, i tak dalej. Dlatego pamiętam, zabrałem głos i stanąłem w obronie synodalności jako rzeczywistej drogi Kościoła już od starożytności. Gdyż zanim jakiś pierwszy sobór się zebrał, zanim jakiś papież wydał jakąkolwiek encyklikę czy coś takiego, to Kościołem rządziły synody właśnie. Więc droga synodalności jest to naturalna droga Kościoła już od II wieku. Tak, synod w Polsce zakończył się. Mam nadzieję, że wszyscy uczestniczyli na etapie parafii swojej, na etapie swoich wspólnot, czy miejsc, gdzie działają. Skończyły się już podsumowania z tych naszych wspólnot i parafii, poszło wszystko do archidiecezji czy diecezji. Tam zostało to zebrane, trafiło na forum ogólnokrajowe i również zostało już wszystko zebrane, ogłoszone, zakończone i możemy zobaczyć, jakież to zagrożenia i dla ciągłości wiary i przekazu wiary i hierarchiczności ta synodalność nam przyniosła. Ale na początek właśnie. My jesteśmy Kościołem, a nie tylko biskupi, czyli co mówi papież Franciszek? Wszyscy jesteśmy Kościołem. Misja Kościoła w świecie dokonuje się poprzez wkład wszystkich, którzy do niego należą. Niektórzy sądzą, że w Kościele są szefowie, papież, biskup, kapłan, no i robotnicy, czyli my owieczki. Papież mówi wyraźnie nie. Wszyscy jesteśmy Kościołem. I wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Kościół to my. Każdy ma powierzone sobie zadanie w Kościele. I apologeci, i charyzmatycy, i biskupi, i wojownicy Maryi. Musimy bowiem myśleć o Kościele jako o żywym organizmie, złożonym z osób, które znamy i z którymi podążamy, a nie jako instytucji abstrakcyjnej i odległej rzeczy. Niestety zauważacie to. Ogromny procent, nie chcę tu rzucać procentów, bo zaraz Marek nie spyta, skąd masz te dane, jako informatyk. I ogromna większość katolików traktuje niestety nasz Kościół jako instytucję, do której przychodzą po Eucharystię, po chrzest, po małżeństwo, po bierzmowanie, po komunię i tak dalej, i tak dalej. Czyli typowy biorca, instytucja usługowa, tak, do której korzystamy. No, nie tak widzi to nasz papież. Przypomnę tutaj również bardzo tutaj na miejscu z listu do Efezjan. A więc nie jesteście już obcymi przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani jesteście na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie dla Ducha Świętego. Wszyscy jesteśmy mieszkaniem Ducha Świętego i we wspólnym budowaniu tworzymy Kościół. Synod to nie jest obce słowo, to jest słowo zakorzenione w objawieniu i tradycji, w historii Kościoła. Wskazuje na drogę, po której lud Boży idzie razem. Odnosi się do Jezusa jako drogi, prawdy i życia. Chrześcijanie to zwolennicy drogi. To wszystkie neonki, uśmiech dostają na twarz. I ci zapoznali też. Bo też zgoda. Synodalność. Prawda, że jest to specyficzny styl, który określa życie i misję Kościoła.
wyraża jego naturę, wspólną podróż i gromadzenie się jako ludu Bożego, powołanego przez Pana Jezusa w mocy Ducha Świętego do głoszenia Ewangelii. Tu mamy piękną definicję Kościoła, prawda? Synodalność musi wyrażać się w zwyczajnym sposobie pracy i życia Kościoła. W zwyczajnym, a nie czymś nadzwyczajnym, co się skończyło, no i mamy spokój, tak? Znowu rządzą biskupi, ksiądz jej się martwi, tam co z tą parafią robić. A my już tam Ewangelię wypełniliśmy, swoje zrobiliśmy. XVI zgromadzenie zwyczajne synodu biskupów, do którego po raz pierwszy zostaje zaproszeni wszyscy ochrzczeni. Podkreślam, wszyscy ochrzczeni i tylko wszyscy ochrzczeni, a więc mamy w pewnym stopniu asystencję Ducha Świętego. Zasadą synodu było spotkanie, a na spotkaniu słuchanie, a później rozeznawanie, jak to w Kościele. To kto mówi? Jak wiemy na sesji, nie ma problemu raczej z tym, kto mówi, tylko żeby nie wszyscy naraz, tak? Dlatego słuchanie to jest coś, co ja osobiście do siebie bardzo biorę, bo bardzo często przerywam, bardzo często swoje trzy grosze muszę szybko wcisnąć, tak? Po raz pierwszy w historii Kościoła synod będzie miał, już ma, tak, bo to jest materiał synodalnych, zmienioną formę. Mamy zaproszenie świeckich, bo głównie podkreślenie moje biskupi, w tym bralicze. Hierarchiczność. Jutro o tym będzie więcej. I pytanie, czy w synodach Kościoła starożytnego uczestniczyli papieże czy patriarchowie? Zazwyczaj nie uczestniczyli. Synod, droga synodalna, przypomnę. Czy w synodach Kościoła w starożytności uczestniczyli święci? Albo nie tylko sami biskupi? O dziwo tak. Świeccy, przepraszam, tak. Nie tylko biskupi, jak się okazuje. A oto przykłady kilka takich ciekawszych wybranych. Było o wiele więcej oczywiście. W Bostrze w 240 roku zebrali się biskupi, żeby rozmawiać o bóstwie Chrystusa. Synod przeciw poglądom biskupa tego miasta, Beryla, utrzymywał on, że Syn Boży nie istniał realnie przed wcieleniem. Nie jest więc prawdziwym Bogiem, ale bóstwo Ojca mieszka w nim. Zwracał uwagę na tematykę, tak? Ilu współczesnych nadal chrześcijan nie uważa Jezusa za Boga. I mówią, że w starożytności wcale tak nie było. Proszę. Argument konkretny. 240 rok, tak? Jakiś biskup tak twierdził, został na synodzie potępiony przez kogo? Orygenesa. Wszyscy znamy Orygenesa. Ale okazuje się, że Orygenesa nie był biskupem, ani nie był księdzem. No niby miał święcenie, ale nie prawnie uzyskane, nie w swojej diecezji, czy nie w swoim kościele. Natomiast wtedy była realizacja dość znaczna. On pojechał do bodajże Jerozolimy i tam uzyskał święcenie od biskupa, na co biskup jego macierzystej parafii zareagował oburzeniem i tamten biskup wycofał to święcenie, więc Orygenes w kwestii stricte jest świecki. Natomiast w dyspucie został zaproszony, zdołał naprostować opinię biskupa. Tak? Ale był największym teologiem swoich czasów. Natomiast świecki uczestniczył w synodzie. Tak? Drugi bardzo ciekawy temat, znów trzeci wiek, tak? O duszy. Niektórzy mówią, że dusza to wymysł domu Kościoła katolickiego po Konstantynie. Tak? No, zobaczmy co. Jacyś ludzie powstali w Arabii i mówią, że jako duszo, przecież tylko po śmierci, grób i koniec, tak to świadkowie Jehowy mówią teraz, a dopiero na zmartwychwstanie nowe życie do nowego tego. Jak widać, Orygenes, znając pisma, znając naukę Kościoła, znając naukę apostolską,
doprowadził do zmiany zapatrywań, co jest tutaj bardzo ważne, że nie anatema, tylko zauważmy, że na początku drogi Kościoła je raczej nauczano niż wyklinano, tak? To jest też tutaj nauka taka, jak to za czasów uczniów apostolskich bywało. Ciekawe, bo większość protestantów w tej chwili tak uważa. No, dlatego są te moje przykłady nieprzypadkowe, tak? No i Rzym też tam synod się zebrał, ale nie było biskupa, nie było papieża, tak? Kto się zebrał? Kler. Mógł? Zwykły. No, no to jest historia, tak? To są fakty. Albo legalne nie tak. Fakta synodalia Kościoła katolickiego jest, więc zdecydowanie tak. Zobaczcie, jaki temat, przyjmowanie odstępców, tak? I tutaj Rzym miał inną opinię niż większość, podejrzewam, z tego co ja sprawdziłem, większość świata katolickiego. Oni byli tak, przyjmujmy, pobłażliwi, trzeba przygarniać błądzące owieczki. Natomiast inni mówili, na przykład w Afryce, w Kartaginie, całkowicie mieli inne zapatrywania. To skończyło do słania listów, ci informowali tych o swoich ustaleniach i każdym zostało przy swojej nauce. Przy czym to byli odstępcy nie w tym sensie, że oni jakąś naukę przyjęli inną, tylko oni zostali złamani w pewnym sensie. Podczas prześladowań. Z tym, że to się wiązało czasami z tym, że zrobili karierę przeobrazową. Ponieważ reszta była prześladowana. Także to była taka sytuacja, to troszeczkę można porównywać do sytuacji w Polsce po tym, jak agenci pośród kleru dość wysoko zaszli i potem się okazało, że byli agentami. Teraz co z tym zrobić, tak? Nie rzadko do godności biskupa, tak? No także tutaj bardzo ciekawa teoria jest. Kartagina wspomniana, 256 rok, ochrzcie heretyków. Tutaj bardzo długo i wytrwale stawali na znów innej pozycji niż Rzym, że chrzestu heretyków nie jest ważny. Natomiast no, Kościół jednak przyjął coś innego. Tak? Do tej pory mamy rzymską interpretację, że jednak chrzest heretyków jest ważne. Natomiast zobaczmy, kto tam uczestniczył. Prezbiterzy i diakoni w obecności ludu. Tak? Więc to nie jest, to droga synodalna nie jest wymysłem nie mającym poparcia w historii Kościoła, bo papież Franciszek jakąś tam nowoczesność wprowadza nam. Tak? To jest odwołanie do drogi synodalnej jak najbardziej Kościoła w starożytności. Tak, była ta droga szeroka. Do 325 roku, do pierwszego powszechnego soboru było aż 60 synodów regionalnych. Zbierało się tam od kilku biskupów do nawet 100, ponad 100. Więc w zależności od tego, jaka prowincja, jak bogata biskupów, bądź jakiego zakresu tematyki dotyczyła, i Kościół rozwijał się poprzez właśnie drogę synodalną do IV wieku, do 325 roku. Tak, tak można to powiedzieć, no bo oni stanowili kanony, słali listy jedni do innych kościołów, do swoich patriarchatów zazwyczaj, czasami do Rzymu. By Kościół był jeden, apostolski i powszechny. Właśnie. Inne zagrożenia, z jakimi się spotykały, to, że różnorodność w dialogowaniu, jakaś peryferia Franciszek chce zapraszać do Kościoła, tak? Przyznam, że z takim stwierdzeniem się spotkałem na Gnieźnie, tuż pod dachem prymasa prawie, w studium teologiczno-pastoralnym, w którym biorę udział. Właśnie takie głosy się odezwały, że kto nam to powiedział, kto tam, a ja mówię, posłuchajcie.
jeśli my w tym nie weźmiemy udział, to być może, że właśnie ci z peryferiów przyjdą i nam zaczną porządzać Kościół, jeśli my na to pozwolimy. Jeśli ty nie weźmiesz udział, ja czy ksiądz, no to mówię, no to kto? Ktoś się wypowie za nas. I moje studium teologiczne pastoralne wzięło udział w drodze synodalnej. Poświęciliśmy jedne zajęcia właśnie na drodze synodalnej i jak najbardziej bardzo fajne rzeczy się z tego urodziły. Czy Kościół od początku był różnorodny? No był. Pierwszy wiek, kiedy dał chrześcijanie i pogano chrześcijanie. Już mamy gdzieś tam w Antiochii, tak? Pierwsze Paweł jedzie do Jerozolimy, żeby wyjaśnić, czy trzeba przezywać, czy nie trzeba tych nowych. Piotr tam jada z niektórymi, a z niektórymi, jak ludzie Jakubowi przyjechali, nie jada i Paweł oburzył się strasznie i go tam zrugał, tak? Więc kontrowersje były duże. No i judeochrześcijanie, bardzo ciekawy temat w ogóle, tak? Bo trzeba pamiętać, że Kościół Matka, Kościół Jerozolimski składał się tylko i wyłącznie stuprocentowo z judeochrześcijan. To był początek Kościoła. A w III, IV wieku oni już zostawali wyrzucani na margines Kościoła, czy wręcz anatemy się sypały na jeszcze kościoły, czy związki judeochrześcijańskie, gminy, jakkolwiek to nie nazwiemy, tak? Czy sekty już wtedy ich nazywano. Więc no taki smutny trochę ich los, no ale... Ale nie z tego powodu, że byli judeochrześcijaninami, tylko z tego powodu, że judaizowali wiarę, tak? To był problem. Nie kwestia pochodzenia, nie kwestia doktryny. Ja podejmę, no może to zostawię, tak? Bo to nie jest tematyka, tak? Dzisiejszego spotkania. Chociaż podejrzewam, że gdyby tak Piotr, Jakub i Jan trafili do tej wspólnoty w IV wieku judeochrześcijańskiej, a później trafili do kościoła typowego chrześcijańskiego, to gdzie czyliby się bardziej swoją? No, zostałe pytanie, tak to może to rozważać. Drugi wiek. Chrześcijanie ortodoksyjni kontra chrześcijanie gnostycy, tak? Gnostycy naprawdę jest mnóstwo pism gnostyckich. To pokazuje, jaka to była skala, jaki to był zakres ich działania. Mnóstwo jest również pism ortodoksyjno-gnostycznych, więc widać przenikanie się, że to było płynne, to nie było tam ortodoksji takiej w naszym rozumieniu. Trzeci wiek, spór o datę Wielkanocy. Cały Wschód chciał świętować Wielkanoc tak, jak to życie, czyli tam, który Nisan, powiedzcie mi? 14 Nisan, tak. Natomiast już Rzym, Kościół Zachodni chciał w pierwszą niedzielę. Po wiosennej pełni siedzi. Pierwszą niedzielę, tak było. Stanęło oczywiście na. Z tym, że oni się spotykali, rozmawiali, kłócili, dyskutowali, rozjeżdżali i pozostawali w jedności. Jest taka relacja. I pozostali, ale pozostali w jedności, tak? Więc dyskusje były różnice w Kościele, ale jeden powszechny powszechny i apostolski Kościół. Tak, trzeci wiek, spór chrzcić czy nie chrzcić ochrzczonych u heretyków, odstępców, rozłamowców. Wtedy było tego bardzo dużo. I no, bardzo to było dyskutowane na soborach. I znów inne były widoczne zachowania. No i mamy Ariusza i Arianie, którymi byli i biskupi, i cesarze. Nawet biskup Rzymu był Arianem. Święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. Cesarz Konstantyn, którego protestanci mówią, że to założył Kościół katolicki, on się ochrzcił u Arian. Przyjął chrzest u biskupa Eusebiusza z Nikodemii, biskupa Ariańskiego. Mimo, że całe swoje... Czy był Arianem, to chyba daleko powiedziane, bo nie bardzo w ogóle kumał prawdopodobnie tą różnicę. Eusebiusz z Nikodemii? Nie. Tak. Znaczy w każdym razie, może inaczej, on kumał, ale... Nie uważał ją za ważną. Odpowiem szczerze, podejrzewam, że był w sytuacji podbramkowej, bo odkładał chrzest zgodnie z ówczesnym stylem, odkładał chrzest do
śmierć. Czemu? Gdyż chrzest wygładził grzechy. Tam nie było spowiedzi, że można było zapukać do konfesjonału i zrzucić z siebie grzechy, tak? No, to było raz jednościenne, tak? Dlatego zostawiał to na chwilę śmierci. No i pewnie był w sytuacji podrankowej, czy jedynym kapłanem był akurat ten. Ktoś był w tym momencie. Najlepiej, żeby go budnisku zdać, bo wtedy od razu słuchał. Od razu męczenniki. Jeszcze byłby męczennik. Ale chyba kumał jednak coś, bo jego syn Konstancjusz II, następca, był już ewidentnym rzecznikiem arianizmu. Wcielał go siłą w życie za pomocą synodów, więc przy pomocy biskupów ewidentnie, tak? Nie jeden jakiś tam, tylko mamy trzy wymienione. Potępiano na nich takie postaci znane nam jak Atanas Wielki, Hilaris Pontius, Dionizegos Poitiers. Wierzę wam na słowo. A nawet papieża. Papieża Liberiusza czy bardzo znanego Hosiusza z Kordowy. Tacy ludzie zostali zesłani. Straszne to było. Na galerę, tak? Biskupem Rzymu został Ariani po zesłaniu tego biskupa Fertis. Czyli papieżem został, tak? Nie jestem pewien, czy nie został. Szybko umarł chyba, tak? Czy nie? Nie, rządził do chwili, gdy kolejny cesarz nie pozwolił tamtym wrócić. Nie wrócił, gdy poprzedni papież, czyli Liberiusz, nie podpisał takiej ugody. To nie było przejście na arianizm, tylko to była ugoda pewna, minimalna, którą musiał tam podpisać i wówczas wrócił do Rzymu i mieli rządzić we dwóch. Natomiast lud Boży przywitał wracającego papieża katolicki, ewidentnie lud Boży przywitał wracającego papieża w ten sposób, że uzurpatorowi Feliksowi nie pozostało nic innego, jak opuścić Rzym i nie udawać dalej, że jest biskupem Rzym. Cesarz Walens, królowie już tutaj pogańscy, jak widzimy po imionach, Genezeryk i inni, również byli cesarzami Rzymu, Arianina. Całe ich ludy zresztą były, miały ariańskie wyznanie. Zobaczmy, jak to wyglądało na mapce. Nie wiem, czy wyraźnie to widać, ale katolicki władca jego ziemię, to mamy tutaj, tak? Czyli zobaczcie. Tylko dotąd. Cały wschód był katolicki. A zachód? Ariański. Prawda, szokująca mapka trochę? Fatalna sprawa. Fatalna. Jestem głupot. Ja. Wyobraźcie sobie, że to... Jeszcze odłamy tam były, tak? Tak, no bo różni tutaj tak, rządzili, tak? To był czas podziału, Burgundowie, Frankowie, Ostrogoci, Swebowie, Wandalowie, Wizygoci, Wandalowie tutaj, no, Augustyna po prostu, no, przyczynili się troszkę do jego śmierci, obleczenie było i tak dalej. Czy wtedy, kiedy właśnie w tym, tuż przed chrztem Chlodwiga, zanim Francja powstała, to taka była sytuacja. 495 rok zauważcie, tak? Koniec tego wieku. W takim powszechnym mniemaniu to się wydaje, że to już Kościół katolicki tam utwierdził, gnębił wszystkich. No jak się okazuje, większość arianska była, tak? A jednak wiara ortodoksyjna, katolicka przetrwała. Gdzie przetrwała? W ludzie. Dwór, oczywiście, biskupi niektórzy, tak, i władcy jak najbardziej. Natomiast rzesza tych Rzymian pobożnych, nawróconych, byli jak najbardziej katolikami nadal. Właśnie, czy ten arianizm, który tak się rozplenił, był jakimś wyjątkowym czymś? No nie. W latach 94 wieku, więc podobnie, nie, wcześniej, 100 lat wcześniej niż ta matka, badacz sekt wszelakich i odłamu chrześcijaństwa, Filastriusz,
naliczył ich 128. 128 czynnych. Tak? Często tak było, że w jednym malutkim miasteczku były trzy kościoły różnych wyznań. Chrześcijańskie jak najbardziej, tak? Gdzie odprawiono Eucharystię. Do tego jeszcze naliczył chyba 30 parę żydowskich, tak? Odłamów. Wtedy, ale to już tak poza. Właśnie, czy te wszystkie przykłady zachwiały ciepłością wiary albo ortodoksją? Widzimy z perspektywy czasu, należy odpowiedzieć, że nie. Gdyż fundamentem naszej wiary jest Biblia i tradycja apostolska. Moim zdaniem tradycja apostolska pierwszych wieków. Zresztą zauważmy w każdym wykładzie. Marek czy ja gdzieś tam, jak szukam argumentów, szukam, co ojcowie starożytni o tym pisali, tak? Gdyż oni mieli bezpośredni przekaz, jeśli nie od apostołów, to od ich uczniów, których wykształcili, których powiedzieli, jak należy czynić, co należy czynić, poza tymi, co zostało zapisane w Biblii. To tradycja jak najbardziej taka, najbardziej żywa była wtedy i najwięcej z niej można czerpać, mi się wydaje, u źródeł. Im bliżej źródeł, tym to jest wartościowsze dzieło, dlatego to Didache jest takie z przełomu wieków pierwszego i drugiego ważne. Tak. Wiara musi wyrastać z tego, co jest, co znamy od Jezusa, apostołów i uczniów. Zawsze ktoś tam, jak kontrowersje są na temat papieża Franciszka, ja zawsze mówię, oczywiście bronię, jeśli tak, to zazwyczaj bronię, może tak tylko powiem. I ktoś mówi, to co, to Franciszek może wszystko powiedzieć, wszystko zrobić i do końca będziesz go bronił? Nie. Dopóki on nie będzie mógł czegoś sprzecznego z tym, co jest w objawieniu i tym, co ja znam z Kościoła Starożytnego, jak najbardziej. Dopóki nie będzie to sprzeczne, jak najbardziej ma prawo pod kierowaniem Ducha Świętego czynić rzeczy niesprzeczne z, tak? Natomiast jeśli papież Franciszek jutro wystąpi, powie mi, że nie wiem, Jezus nie zmartwychwstał, no to pożegnamy się z papieżem Franciszkiem, tak? Na pewno nie będzie moim papieżem. Jakiekolwiek konsekwencje by to nie niosło ze sobą. Nie sądzę, żeby to było. Dlatego jestem spokojny. Nawet dziś w czasach talentu. Bo każdy świadomy katolik wie, co powinien robić, jeśli ktoś w kościele zacznie nam głosić jakąś tam Ewangelię, prawda? I znów to. Powołujemy się na objawienie. Paweł pisze, nadziwić się nie mogę. No nadziwić się nie mogę. Pisze do tych swojego kościoła. Jak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją się w was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Zobaczcie, jakie to aktualne. Tak? Są jacyś ludzie, którzy się za mną, chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. I nieważne, kto to będzie, tak? Czy anioł z nieba, czy nawet ja, mówię, niech będzie przeklęty. W jednej Ewangelii mamy zbawienie, innej nie mamy. I dokąd pójdziemy, jeśli nie będziemy trwali w Jezusie w Jego objawieniu. Dobrze, przejdźmy do synodu. Czyli na przykładzie znanym mi archidiecezji gnieźnieńskiej. Ubolewam, że mnie w parafii, mimo moich zachęt, ofiarowania się, że będę działał, zorganizuję i tak dalej, nie odbyło się. Na uwzględnienie powiem, że mamy remont, taki bardzo poważny, ten remont to pewnie każdy w swojej parafii zna, tak? Ksiądz zajmuje się czym? No remontem kolejnym czymś tam właśnie. No szkoda, że tak było. Natomiast brałem udział i jako szafarz nadzwyczajnej Eucharystii i w studium teologiczno-pastoralnym.
i jako doradca życia rodzinnego we wszystkich tych grupach była droga synodalna, były spotkania, było aktywne działanie, niekonwencjonalne, bardzo takie budujące. Czyli mam rozumieć, że zagłosowałeś 3 razy zamiast raz, tak? Tak. Mój głos jest potrójny. I podkreślenie moje każdemu chrzczonemu, tak? Więc nie było jakieś... Ale trzeba było przynieść świadectwo chrztu? Albo może bierzmowanie. 320 grup wziął udział. W sumie nie dużo. To poseł? Nie, w naszej epoce. Nie, to tylko gnieźnieńska. Tak. Nie, to zwracam panowie. Był w domu pomocy seniorom, mówimy tu o księży emerytach, w domu samotnej matki, wśród bezdomnych, w grupach młodzieżowych, katecheci oczywiście i tak dalej. Jak widzimy, sami zaangażowani przeważnie dojrzali katolicy. Więc z tych peryferii to tak słabo. 3500 osób wzięło. Syntez, czyli takich, na przykład nasza grupa zgłasza coś i zbieramy syntezę, tak? Takich syntez było 216. 145 parafii wzięło udział. Całkiem sporo mi się wydaje. 14 grup młodzieżowych. Też bardzo mi się wydaje duże zaangażowanie. Dwie indywidualne. Szukam tych zagrożeń ciągle, tak? Więc wytłuszczenie to coś, co z tych peryferii gdzieś tam mogło wpłynąć na naszą naukę Kościoła. Jedna z poza decyzji, jeden osób bezdomnych, z domu samotnej matki. Internetowa ankieta oczywiście była. Ale powołano grupę roboczą decyzyjnego zespołu synodalnego. Wysłałem zapytanie, kto brał udział, oczywiście nie uzyskałem odpowiedzi od nikogo, kto brał udział w tym decyzyjnym zespole synodalnym. Bynajmniej oni zebrali to wszystko, przedstawili na Radzie Duszpasterskiej Archidiecezjalnej, czyli był prymas plus Radia Diecezjalna, gdzie zostało to na nowo zebrane i przeredagowane. I dalej mamy syntezę. Zakończone 12 czerwca. Jeśli ktoś jest zainteresowany całą treścią, ja wybierałem tylko najciekawsze, zagrażające hierarchiczności i ciepłości wiary. Jakie były postawy? Postawa zaskoczenia i wdzięczności za stworzenie przestrzeni i danie możliwości do zabrania głosu w Kościele, zwłaszcza przez świeckich. Inna postawa lęku przed wejściem na drogę synodalną, kojarzoną z drogą niemiecką. Marek. To nie da decyzji. Postawa niedowierzania. Co mogą zwykli parafianie powiedzieć o Kościele? Czy ich głos będzie w ogóle wysłuchany? Czy będzie miał realny wpływ na zmiany w parafii? Nadal mam to niedowierzanie. Prawda, że daję do myślenia i mi się zrobiło smutne, gdy te postawy przeczytałem. Jak mało nas wiary, że Kościół to my. Parafia Kiewnicka, 600 tysięcy wiernych. Ponad 600 tysięcy. 3,5 tysiąca to jest po prostu żenada. Ty sprawdź, jak było w twojej i wtedy porozmawiamy i porównamy. Oj, zdziwiłbyś. Oj, no to dobra. Mocne punkty konsultacji. Spotkania, które często odbywały się w bardzo różnych grupach, tak? Mało tego, po raz pierwszy na platformie parafii mogły się zebrać różne grupy. Neonki z duchaczami się spotkały i obok siedziała zelatorka od różańca, tak? I dalej ktoś z młodzieży, ktoś z katechetów, a jakiś szafarz, a jeszcze tam jakaś siostra, tak?
Rzadko się zdarza, że takie forum się właśnie zbiera, tak? Wreszcie prawdziwy głos na etapie parafii, zwołanie, czyli zebranie ludu Bożego, tak? Kto tam są duchacze? Duchacze? Od Noa Duchu Świętego. No nie, bo ja znam to określenie dla zakonu Ducha Świętego. Tak. Tak. No tak jest. Tak na okien na nas, tak, tak, tak spotkałem się akurat. No jest taki zakon. Reaktywowany nawet w Polsce. Wiele osób stwierdziło, że po raz pierwszy miał okazję kiedykolwiek wypowiedzieć się o Kościele, tak? To jest naprawdę bardzo smutne. Co było przed drogą synodalną? Jak mało jesteśmy w to zaangażowani jako członkowie Kościoła? Były słabe punkty. Brak zainteresowania, czy wręcz negacja samej idei synodu przez świeckich i księży. Wielu księży nie umieją żadnego synodu. Spotkałem się z takimi opiniami. Spotkania były zdominowane przez proboszcza, który nie dopuszczał do rozmowy o parafiach, o sprawach parafii, proponował dyskusję tylko ogólnie o Kościele. No, słaba bardzo postawa, prawda? Tak, u nas było dobrze. No. U nas zostawmy, co tam ogólnie tam. Nie, u nas bardzo dokładnie tak było właśnie o parafii. I co, bo siedział tylko i słuchał. Właśnie. Archidiecezja Gnieźnieńska, jak znam biskupa Polaka, na pewno tak było, szukała peryferii, tak? Próbowali nawiązać kontakt, próbowali, żeby ktoś włączył się. Niestety brak jakichkolwiek uczestników z tych peryferii wytłuszczonych tutaj przeze mnie. Więc obawy okazały się płonne. Takie najważniejsze punkty tych syntezach. Wszędzie była widać na to troska o Kościele. W tych wszystkich grupach, gdzie ja byłem, to było bardzo, bardzo takie budujące. Troska, zaangażowanie, tak? Co my możemy zrobić? Bo martwimy się, tak? Bo źle się dzieje, bo jest za mną Bóg i tak dalej. Niedosyt dialogu w parafiach i wręcz wołanie o kolejne spotkanie. Może ta droga synodalna coś obudzi, coś poruszy. Coś zmieni. Prośba o zmianę języka w listach pasterskich episkopatu. Nie wiem, czy też to macie, jak ksiądz zamiast kazania czyta. Przemówienie. Osoby zaangażowane, tak jak tutaj zebrani na sali teologowie, znają ten język troszkę, tak? Natomiast niedzielny katolik, jak słucha tego listu i używa tych słów nafaszerowanych słowami kościelnymi, których ja nieraz muszę do słownika zajrzeć, co to w ogóle znaczy, tak? Bo słyszę to dziesiąty raz, a ja nie wiem, co to znaczy w ogóle. No to, no właśnie. W parafii, do której ostatnio chodzimy, nie wiem, czy jeden list był pisany, czy przeczytany w tym czasie, odkąd jest COVID, bo tak tam chodzimy. Tak. Także, to było boli. Tak. Także to, bo zdarzało nam się w poprzednich parafiach, że słyszeliśmy, że jest obowiązek i faktycznie te listy były czytane ad hoc. Każdy i w całości. Natomiast okazuje się, że nie ma takiego obowiązku. Tak? Szczerze, moim zdaniem powinny być czytane, bo nie każdy ma internet, nie każdy czyta prasę katolicką i skąd ten szary katolik niedzielny ma wiedzieć, co ten episkopat stara się mu przekazać. To znaczy, to tak oboje macie rację, tylko że one powinny być na tyle rzadkie, że powinny być ważne wyłącznie, bo listy, które są de facto przemówieniem z okazji jakiejś rocznicy, które nic nie wnoszą, a i takie są, to są po prostu przemówienia publicznościowe i takie nie powinny być czytane. Chyba nie powinny być porządne. Jako homilia. Słucham? Nie, jako homilia. Nie, jako homilia. Tam jest posiadane takie listy. Są posiadane, ja bym się tak puszczać. Dobra, już do tematu. Tak. Relacje kapłani świetne. Wyraźnie to wybrzmiewa, szczególnie w ogólnopolskiej, do której przejdę, ale podkreślam, że relacja kapłani świeccy jest do uzdrowienia temat. Właśnie. Bezdomni, którzy bardzo... sobie życzyli w tych relacjach? Będzie o tym. Cenię wsparcie bezdomni Kościoła, działalność Caritasu, jest to wybrzmiało tutaj znacząco.
Co cieszy, jakie mamy światło. Wierni doceniają w pogniach brak politykowania. Bo mnie prawie ten szczęście, że nigdy nie było politycznych kazań w Barkowicach. Zapraszam, tam nie ma politycznych i nie było, odkąd pamiętam kazań. Ale słuchajcie, przepraszam, kiedy ostatnio słyszeliście polityczne kazanie? Bo ja przyznam, że nie słyszałem już parę lat. No i dlatego wierni doceniają w pogniach. Dlatego to jest... Się ciągle o tym mówi, a nagle się pokazuje, że w zasadzie mówimy o czymś, to jest bardzo ciężko. Znaczy, jeśli chodzi o sytuację Polski, w Polsce to może nie, ale że aluzje do Unii Europejskiej to słyszę co i jakiś czas, tak? Bez wyliczania, tak? No to no, właśnie. Cieszymy się różnorodnością w parafii, czyli obecność różnych grup. Rzeczywiście powstają ciągle nowe i to jest bardzo budujące. Cieszy działalność Caritasu. Dbałość podwoszczu po świątynie i cmentarze. Rzeczywiście jest widoczna duża zmiana. Wreszcie doceniono wspólnoty ewangelizacyjne, bo tak sobie działały gdzieś tam na peryferiach kościoła, natomiast cieszę się, że zostało to zauważone, docenione, że to jest no, bardzo ważne i podstawowa rola kościoła. Ale również akcje kulturalne, tak? Bardzo u mnie w parafii, muszę pochwalić, były bardzo udane dożynki, gdzie było i dla dzieci, i dla dorosłych, i dla wszystkich innych grup. Naprawdę taka uroczystość, taka frekwencja, że ja byłem zdumiony. W Wymiastowie jest też żywą tradycję. W Markowicy? No. Zapomniałeś, byłeś. Wioska. Do tematu. Markowice. Sanktuarium Maryjne, zapraszam się. Wierni cenią otwartość kapłana i bycie z nim, tak? Nie tylko w kancelarii parafialnej, gdzie przyjmuje zapisy i koperty i inne sprawy formalne, wydaje. Natomiast właśnie, kapłan ma być z wiernymi na co dzień, że tak powiem, tak? Podkreślono piękne sprawowanie liturgii w katedrze gnieźnieńskiej podczas ważnych uroczystości. Rzeczywiście. Są również cienie w naszej archidiecezji. Brak stałych relacji i pokory w relacjach na linii proboszcz-parafianie. Brak relacji i brak pokory, tak? Koniec. Powiedziałem, to nie wasza sprawa. Bardzo wielu, kiedyś poznałem ze studiów, ksiądz, który był wychowawcą w Wyższym Seminarium Duchownym Księży, później na emeryturę odszedł, zresztą z Markowic pochodzi i tak sobie jeździ po różnych parafiach i ogląda tych swoich, których wykształcił, jak tam tą mszę odprawiał. No i jeden to tak przeginał, że mu poszedł do zakrystii i mu mówię, no bój ty się Boga, jak ty możesz to i to i to. A on mu odpowiedział, dopóki ja tu będę proboszczem, tak u mnie będzie. Moja jest proszę. Tak, już dość często tak. Więc? Brak szybkich reakcji ze strony biskupatu, prawda? Że to jest zgodne z naszymi tutaj intuicjami, które już wybrzmiały. I spójnego głosu biskupów. Bo ja mogę się podeprzeć, czy tam trzech biskupów asystuje pewnej grupie od nowym Duchu Świętym, a Marek mówi, ale asystuje to sobie jacyś tam trzech. No właśnie, tak? No, bo inni z kolei nie wpuszczają tych samych, którym ci asystują do siebie, do diecezji. No. Właśnie. Widocznym rozdźwiękiem pomiędzy głoszonym Słowem Bożym, a stylem życia osób duchowych. No to jest podstawowa sprawa, nie może być wiarygodne, cokolwiek, co nie jest poparte świadectwem osobistym. Zauważano krytykę papieża, biskupów przez kapłanów w obecności wiernych, co osłabia ich wiarę. Samo krytyka jednego księdza na drugiego, w obecności ministrantów, zakrystii, byłem świadkiem czegoś takiego. Tragiczna sprawa, tak? Co w tych głowach młodych chłopaków się mogło zrobić, to tylko
Tylko można się domyślać. Wywyższenie się kleru, to jest cytat, to nie jest moje sformułowanie, tak? To jest cytat z dokumentu. Się kleru jako wyższej klasy, wielu kapłanów zachowuje się jak osoby zajmujące się biznesem, a nie sprawami wiary. To smutne, bardzo. Ale zauważone i wybrzmiało, przynajmniej na etapie archidiecezji. Schematyczność w działaniach duszpasterskich, brak elastyczności, podcinanie skrzydeł pragnącym działać. Wielu z nas pewnie się spotkało z czymś takim, tak? O finansach kościoła, nawet mojej parafii, ja jako członek Rady Parafialnej wiem, nie wiem. Jestem członkiem Rady Ekonomicznej. Być może, ale no nie wiemy, więc tak. To jest bardzo ważne. Mała dostępność księży i biskupów. Oni są tak zapracowani aktualnie, tak zajęci, że no spotkanie się, porozmawianie, podyskutowanie, przedstawienie jakiejś sprawy, to jest to graniczy z niemożnością. A badano, czym są tak zajęci? Jest taki zwyczaj, że po zakończonej mszy, ksiądz, który prowadzi mszę, wychodzi do drzwi wejściowych, po prostu ktokolwiek chce rozmawiać, może rozmawiać. To nieraz trwa pół godziny i dłużej. Po prostu po mszy każdy tam ma jakieś tam pytania, czy jakiekolwiek kwestie do rozwiązania, ma okazję wtedy. Bardzo piękne zwyczaj. U mnie to ksiądz Jacek, księże Jacek, pozdrawiam serdecznie. Zawsze wychodził po każdej Eucharystii. Po każdej. Mało tego, starał się każdemu podać rękę. U nas był też ten wniosek na synodzie, jednak podniesiono również pewne zagrożenie z tym związane. Mianowicie ten mechanizm bardzo jest, że tak powiem, niszczony przez instytucje tak zwanych ciotek parafialnych, które po prostu ciągną, żeby z tym księdzem być, że tak powiem, i gadać i tak dalej, nie dopuszczając tych, którzy mają faktyczne problemy. Także tak, jest problem z problemem. A u mnie proboszcz powiedział wprost, on tego próbował, był ileś tam niedziel pod rząd stawał, brak chciał tam się witać, z parafianami rozmawiać i tak naprawdę ludzie go omijali szerokim łukiem. No więc, kto, gdzie tutaj to, co Marek mówi, tak? Mi się wydaje, że trzeba wyjść. Być może będą omijali szerokim łukiem. Tak, uciekali. Księdza Jacka podkreślam, że uciekali. To jest prezentacja, którzy lgnęli, tak? I o to chodzi. O to chodzi dokładnie. Kto ma coś, kogo coś boli, tak? Jak najbardziej. Ale jest dostępny. To, co Kamil wspomniał, że członkowie wspólnot często zachowują się wobec ludzi spoza wspólnoty, jakby tylko oni mieli monopol na zbawienie, są hermetycznie zamknięci. Mój ojciec duchowy, ksiądz Piotr, założyciel naszej wspólnoty, mówił zawsze, dopóki będziecie otwarci na wszystkich, będzie Duch Boży u was działał. Jeśli zamkniecie się, to będzie koniec wspólnoty. Także to są słowa prorocze. Tylko teraz w którym znaczeniu? Cień i ciąg dalszy. Jak widzicie, sporo tych cieni się rozbierało w mojej archidiecezji. Brak troski o współpracę różnych grup parafialnych. To znów to wybrzmiało w tym, co Kamil właśnie. Może tak wspólnie zacząć działać. Moja wspólnota na przykład działała razem z Koliną Nieumijanych Chrzciciel z Inowrocławia, się uśmiechała Marka, i z nową organizacją, którą uśmiechałem się dotyka. I wspólnie potrafiliśmy w trójkę czy wspólnoty coś tam organizować, tak? Bo jesteście w jednym uniwersum. Spróbowalibyście z neonami zadziałać. Poznałem na pielgrzymce jedną neonkę, bardzo sympatyczną. Mówię, to ja może wpadnę do was kiedyś, zobaczę i poznam waszą duchowość. Tak jakoś nie chciał mi odpowiedzieć. Ja mówię, no to co, to mogę, to wpadę, mówię, zaproszę najpierw do nas, do wspólnoty, tak? Mówię, mamy wtedy, wiesz co Piotr, ale no ty nie możesz tak jako człowiek z zewnątrz, możesz przyjść na Eucharystię taką otwartą, natomiast to jak nie mogę? No szokujące to się dla mnie to było, że są tak zamknięci, no mówię, my jesteśmy otwarci, tak? My nie mamy nic do ukrycia.
To są dobre przyczyny tego zamknięcia. Ja to kiedyś nazwałem tworzenie małych kościółków w kościele. Młodzież się wypowiedziała. Chce autentycznego świadectwa kapłanów i chce formacji, ale nie od księży, tak? Nie chce katechizacji. Chce animatora świeckiego, który poprowadzi duszpasterstwo młodzieży. Marku, to jest może recepta powołania takich osób, żeby nie rosły nam takie kwiatki młodzieżowe, które gdzieś tam samopas, nikt tam sam się ewangelizuje, sam się kształci, sam bierze wzorce, nie ma skąd, to bierze od zielonych, tak? Nie chcę tutaj wymieniać osoby, wiadomo o kim mowa. Gdyby był taki animator, tak? Być może powołane ostatnio właściwie przywrócone stanowisko katechisty. Katechisty, tak. Czwarty rok na przykład w naszej archidiecezji gnieźnieńskiej, tego studium teologiczno-pastoralnego, będzie właśnie, prymas wpadł na taki pomysł, żeby z nas zrobić właśnie katechistów. Żeby nas na czwartym roku kształcić właśnie jako pomoc dla proboszcza w parafii, właśnie do katechizacji tych od pierwszej komunii rodziców, tak, dzieci i innych tam. Czy teologię studiowałeś? Studium teologiczno-pastoralne prymasowskie w Gnieźnie. Zapraszam, jak ktoś chce. Józek potrafi z Anglii przyjeżdżać, czy z Francji. Nie, udaje. Nie zawsze mu się udaje, ale parę razy go widziałem, więc można, tak? Znów wybrzmiał temat języku, tak? Języka, który jest niezrozumiały i niekomunikatywny. Naprawdę posłuchajcie tak krytycznie niektórych pieśni śpiewanych w kościele. Młodzież już, my to jeszcze rozumiemy, tak? Ludzie w naszym wieku. Młodzież tego już kompletnie nie wie, nie kuma bazy kompletnie. O co biega, o co kamanda, tak? Kompletnie. Ja nie wiem, czy nie czas rzeczywiście to jakoś płynnie, bo w kościele nic nie ma na rewolucji, niech ewolucja będzie, ale czas to. Na szczęście czytania zostały zmienione, tak? Co niedzielne, czy co na każdej mszy jest troszkę język bardziej współcześniony. No koniec. No nic nie znalazłem. No, zagrożeń nie ma. Chociaż coś mówię, chociaż jedno, tak? Jest takie proroctwo prywatne, indywidualne, które mówi, że jeśli nie zostanie powołana w każdej archidiecezji kaplica wieczystej adoracji, to oj, będą grony z nieba, oj, będą męcki od Maryi, bodajże. Nie, celowo nie mówię, nie chcę, bo to jest moim zdaniem bardzo szkodliwe. Nie wiem, czy to się z tego urodziło, bo w samej idei, że była jasność, nie ma nic złego, tak? Adoracja wieczysta, przepiękna idea, tak? Ale ja podejrzewam, że ten głos konkretnie wypływa, może moja zła intuicja, ale coś musiałem też się tego znaleźć, tak? Zagrożenie jakieś, więc na kaplicę wieczystej adoracji. To by wystarczyło, by kościoły po prostu chcieli, by było otwarte. Wieczystej, czyli całą noc. Całą noc. Żeby było paniki z terrorystami i tak dalej. Ale to jednak nie powinno być. Synteza ogólnopolska. Podstawowe tutaj hasło, tak? Krytyka księży i klerykalizmu. To na pierwszym miejscu zostało. To a propos to ksiądz, a świeccy, tak? No właśnie, klerykalizm zawsze był w polskim kościele. Z wiekiem, z czasem coraz mniej tego, jednak nadal jest, no nadal jest, tak? Jak ksiądz coś powie, no to jak świecki może. Dzisiaj mieliśmy przykład na juczni. Nie było księdza, słuchajcie, nie było modlitwy. Wszyscy czekali na księdza. No ja już chciałem się wypać, ale mówię, no to nie moja wspólnota. Ja tu gościem jestem, prosiłem się. No nie będę, tak? Chociaż miałem takie przynaglenie. Ale to było ewidentne. Nie ma księdza, to nie ma modlitwy. I w końcu jakaś
pani odważyła się i rozpoczęła i całkiem ładnie nam to poszło bez księdza, tak? Można, można. Natomiast przykład z mojej wspólnoty przestał przychodzić wikary, bo nam odwołali wikarego, głos ze wspólnoty taki. Jak nie będzie księdza na spotkaniach, ja nie będę chodził. I inni kiwali głową. Klerykalizm jest. Dbało się o liturgię, to świeccy, tak? Z drugiej strony jest tak duży atak na kapłanów, że przeciwwagą w pewnym sensie staje się ten klerykalizm. Ale z drugiej strony żądanie księdza w takich spotkaniach nakłada jakby obowiązek na księdza, żeby on jednak jakieś takie poboczne sprawy zostawiali, a koncentrowali się na współpracy z wiernymi. Z drugiej strony po prostu ksiądz jednak jest tym tak jakby pośrednikiem. Kto jest we wspólnocie? Powiedzcie, czy zawsze jest ksiądz obecny u was na spotkaniu wspólnoty? Nie, nie jest zawsze. Albo jego nie ma. Ale najczęściej powinien być. Ale bardziej to jest księdza nie ma kontroli nad tym, co się faktycznie dzieje, czy ktoś nie odbiega od... Znaczy już mam tyle racji, że niedobrze, jeżeli księdza w ogóle ksiądz nie istnieje we wspólnocie. Nie wiem, czy pozwolę, że na każdym spotkaniu jest właściwe. Natomiast opieka księdza duszpasterska no jest konieczna, żeby posłanie posłał gdzieś nie wiadomo dokąd, nie? No jest ważna jakaś... Proszę, jakiś silny lider, nie? Jest ważna jakaś tam przytomność, bo na przykład osobiście uczestniczyłam przygotowaniu liturgii mszy świętej przez świeckich we Francji, w naszej parafii przez jakiś czas mieszkali. I jakaś pani stwierdziła, że to jest taka piękna pieśń, wierzę w Boga, który śpiewa i który sprawia, że życie śpiewa. I żeby za tę pieśń zaśpiewać w miejscu wierzę w Boga. Więc ja wrzasnęłam wielkim głosem, wytłumaczyłam tej pani, że ja w takiego Boga, co śpiewam, nie wierzę i że absolutnie się nie zgadzam. Była bardzo rozczarowana. Ale dochodzą takie czasami kwiatki, także to czuwanie jest jednak istotne. To jest dobrej woli, ale nie zawsze po prostu zwiedzę. Zauważmy, że wierni skupili się na tych, co ich boli, tak? To wyszło bardziej z decyzji gnieździeńskiej. Te wady, to co boli, to te bolączki było o wiele szersze niż to, co cieszy, tak? Bardzo dłuższe, o wiele dłuższa lista. Byłoby ciekawe porównać to z wnioskami samych księży, gdyby w swoim gronie się spotkali. O nie. Szukam tych peryferii. Kto się poczuł zepchnięty na margines Kościoła? Osoby poszukujące doświadczenia wiary. To jest bardzo ciekawe. Kto poszukuje doświadczenia wiary? Osoby bardzo uduchowione, osoby chcące, tak, się zaangażować, potencjalni jacyś liderzy, potencjalni, nie wiem, tam katecheci, tak? Czy katechiści, chciałbym powiedzieć. Nie znajdują w Kościele swojego miejsca. Skrzywdzone przez duchownych i przez ich antyświadectwo. Przywołany tutaj już, nie damy spokoju dzisiaj księdzu Chmielewskiemu, na początku Monika rozpoczyna swój wykład na temat tego księdza właśnie przywołaniem antyświadectwa, że osoba zarażona przez księdza Chmielewskiego, bo coś tam zrobił nie tak, odeszła z Kościoła, tak? No, myślę, że wydaje, że jest tego o wiele więcej. Skrzywdzone przez duchownych pewnie tutaj również w to wchodzą osoby gdzieś tam molestowane seksualnie, tak? Osoby nie żyjące w związkach niesakramentalnych, jest ich coraz więcej. Jest to coraz powszechniejsze, coraz więcej nominalnych członków Kościoła, czy nawet tych niedzielnych, niestety w takich związkach żyje. Coś z tym trzeba zrobić, trzeba ich otoczyć opieką duchową,
to wybrzmiało. Osoby z kręgu LGBT na pewno też nie czują się zaopiekowane w kościele. Ludzie uwikłani w nałogi i uchodźcy. Uwikłani w nałogi myślę, że znajdują w kościele sporo, ale jak widać ciągle za mało, skoro taki głos wybrzmiał. Zaznaczono, że wykluczone czują się niekiedy także osoby z niepełnosprawnościami. Szkoda, że nie ma z nami Dominika. Dominiku, pozdrawiam Cię serdecznie. Mające trudności z mobilnością, nie mogące przez to uczestniczyć w pełni w życiu w wspólnocie Kościoła. No mi się wydaje, że w XXI wieku jest to niedopuszczalne, jeśli jakiś kościół ważny, na przykład parafialny, sprawdźcie, nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych, które było karygodne. Ale również zauważmy, że czują się w pewien sposób wykluczone osoby z nurtu tradycjonalistycznego. Wybrzmiewa to głosem, którym nie, powiem szczerze, nigdy nie byłem chwalnikiem tradycjonalistów, chociaż byłem na mszy pierwszej naszej w Markowicach, jako odnowa w Duchu Świętym poszliśmy na takie pierwszą mszę traców, jak to mówiliśmy, do księdza, który bardzo lubił odnowy. Pozdrawiam księdza wiadomego. I ja mówię, słuchajcie, musimy dać świadectwo, musimy pójść na tę mszę, zobaczyć. Niech widzi, że nie mamy nic. Może przełamiemy lody, tak? No nie udało się. Natomiast ten nurt, szczególnie ostatnie lata, no widzimy, że czują się bardzo pokrzywdzeni. Nie wiem, czy do końca jest to właściwe. Ja na przykład nigdy nie widziałem w kościele inwalidy na wózku inwalidzkim. Ja wiem. Zastanawiam się dlaczego. Ja wiem. Ale znowu znam wielu inwalidów, którzy mają tak jakby oddzielne, można powiedzieć, programy uczestnictwa i tak dalej. To są coś w rodzaju, tak jak tutaj są kolekcje i tak dalej, ale celowo dla inwalidów. Czy u nas to jest w ogóle jakaś wspólnota, kto się zajmuje osobami niepełnosprawnymi? Ja nie spotkałem. Ktoś coś tak powiem, to tak, ale nie z osobami z niepełnosprawnością fizyczną, to raczej nie. Prawda? Są kompletnie leżące odłogiem, co wyszło na drodze synodalnej wyraźnie. Głównie wierni zaangażowani w życie parafii brali udział, członkowie wspólnot, osoby praktykujące, takie, które nie angażowały się wcześniej, więc zostały uaktywnione. Wnioski są, jakie są, synod zakończony, brak jakichkolwiek zagrożeń. Naprawdę nie znalazłem, przeczytałem cały dokument dwukrotnie, nie znalazłem nic, do czego można by się przyczepić, szukając tych zagrożeń. Nic. Więc bardzo budująca droga synodalna, która na etapie Polski się zakończyła, moim zdaniem przyniosła bardzo wiele informacji o Kościele, bardzo dużo owoców w postaci zaangażowania wiernych, którzy po raz pierwszy, często padały głosy, mogli uczestniczyć, mogli się wypowiedzieć, nawet na poziomie parafii, czy jakichś tam większych grup. Miejmy nadzieję, że to jest początek drogi. Tak. Bo że się na tym nie zakończy. Bo to byłoby smutne, bo został obudzony pewien potencjał, pewne pospolite ruszenie, tak? Które no, niech owocuje, niech gdzieś znajdzie ujście, kanał i zagospodarowanie. Natomiast nic się nie stanie bez chęci i zaangażowania na najniższym szczeblu, myślę o proboszczach, tak? Jeśli on nie da salki, on nie da błogosławieństwa, on nie da swojej opieki, no to niestety nic świetce nie robią, a może nawet lepiej niech nie robią sami bez zgody błogosławieństwa księdza.